Znowu tytuł MVP dla Ciebie, ale najważniejsze jest zespołowe zwycięstwo i punkty, i utrzymanie w Tauron Lidze. Dokładnie, mogę tylko powtórzyć Twoje słowa. Przede wszystkim najważniejsze jest zwycięstwo, najważniejsze jest utrzymanie. Druga sprawa, wydaje mi się, że nie jestem pewna, że zagrałyśmy dzisiaj całą drużyną. Każda dołożyła cegiełkę, MVP może dostać wiadomo tylko jedna osoba, ale uważam, że i środki zagrały bardzo dobrze blokiem, skrzydła zagrały bardzo dobrze w ataku, w przyjęciu, w obronie. Naprawdę, no dzisiaj takich meczów szkoda, że nie graliśmy w całym sezonie więcej, bo na pewno przynosiłoby to więcej korzyści, ale dzisiaj jestem bardzo dumna z całego zespołu. I jeszcze... I nawet zmiana jeszcze Julki w pierwszym secie, po prostu, no... Wejście chyba miała wejście życia na boisko. Tak, ale inne rezerwowe też by cegiełkę dołożyły. Oczywiście, że tak. Nie, dlatego mówię, że dzisiaj zagrał cały zespół i zmiany były bardzo trafione i dziewczyny, które były na boisku, zrobiły swoją robotę. Ty znasz przyczyny swojej podwyższonej dyspozycji pod koniec sezonu? Potrafisz to jakoś sama sobie i kibicom wytłumaczyć? Nie, ale ja w tym sensie sezonu, że końcówki sezonu zawsze mam lepsze niż gdzieś tam w środę na przykład. Nie wiem, no wydaje mi się też, że troszeczkę dostałam wskazówek od trenera, które staram się wykorzystywać i to na pewno mi pomaga. I co na przykład? Nie zdradzę. Okej, to tajemnica warsztatu zostanie, tak? Został jeden mecz do końca sezonu, zaczyna się rozmawiać o przyszłości. Czy ty chciałabyś, Asiu, zostać w Bydgoszczy, w pałacu? Takie rozmowy jeszcze przed końcem kontraktu wcześniej nie mówię. Oczywiście, że bym chciała, bo ja tutaj mam blisko rodzinę. Jestem z tym tak naprawdę kujawianką, więc dla mnie to jest idealne miejsce do grania. Także oczywiście, że bym chciała.